Siema, Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 to zdecydowanie moje ulubione gry. Wiedzieliście już to? Skąd? Po tych 500 filmach, które wrzuciłem na ten kanał? A tak poważnie, kocham te gry. Dlatego dziwię się, że tak późno wpadłem na pomysł na ten odcinek. Bo dzisiaj pokażę wam wszystkie, chyba, nawiązania jakie możemy znaleźć do Wiedźmina 3 w Cyberpunku 2077. A wiecie, gdzie takiego Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 możecie kupić najtaniej i najbezpieczniej w internecie? Dokładnie tak, na stronie enebo.com, która wspiera mój kanał już od dłuższego czasu, a którą ja też wspieram od dłuższego czasu, bo prawie wszystkie gry, jakie mam, kupiłem właśnie na tej stronie. Szybka przypominajka, że wszystkie gry znajdziecie tam legalnie, bezpiecznie i gigatanio. A jeszcze czasem na niektóre gry dostajecie tam cashback, który później możecie przeznaczyć na zakupy innych gier. Właśnie taki Days Gone ma aktualnie cashback. Nie dość, że możecie kupić tę grę za 40 zł, to jeszcze 6 dostaniecie ponownie do wydania. 6, ale to mało, powie jakiś Maciek, a ja ci powiem, że za 6 zł na tej stronie możesz jeszcze kupić Fallouta 76 i Wiedźmina 2. Gdybyś kupił tę grę standardowo, wydałbyś jakieś 430 zł, także 390 zł masz w portfelu. Koniecznie sprawdźcie oferty, link macie w opisie i korzystając z linku właśnie w opisie, wspieracie też mój kanał, więc jeżeli lubicie moje materiały i chcecie, bym dalej się rozwijał, no to możecie właśnie używać tego linku, jeżeli zakupujecie gry na stronie enebo.com. A my, bez zbędnego przedłużania, zacznijmy dzisiejszy odcinek. Lecimy. Wszystkie nawiązania do Wiedźmina w Cyberpunku 2077. Let's go. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od absolutnego klasyka, jeżeli chodzi o ciekawostki o Wiedźminie w Cyberpunku. Mimo tego, że zaczynamy klasykiem, jestem pewien, że w dzisiejszym odcinku kilka dobrych razy was zaskoczę. W misji zawsze masz czyli w pierwszej misji, którą wykonujemy w Cyberpunku, jeżeli wybraliśmy drogę Korpo Szczura, za zadanie mamy udać się do gabinetu Jenkinsa. Jeżeli jednak zamiast bezpośrednio udawać się do szefa, poeksplorujemy trochę tamto miejsce, znajdziemy wiele ciekawych rzeczy, a najciekawszą, o której wam dzisiaj powiem, znajdziemy w szufladzie w naszym własnym biurku i chodzi tutaj konkretnie o magazyn Retro Gaming i grę miesiąca, Wiedźmin 3 White Hunt. Do tego całego pomieszczenia chyba później i tak musimy pójść, więc w sumie nie trzeba aż tak eksplorować, by natknąć się na tą ciekawostkę. 2. Mimo tego, że w Wiedźminie 3 mam jakieś 1600 godzin, tak wiem, że jest tam napisane 1138 godzin, ale mam jeszcze drugie konto, tak samo jak w poprzednim odcinku powiedziałem, że mam 1500 godzin, a było napisane 1050. Wiem, że 1050 to 1050, przestańcie mi o tym pisać. Chociaż w sumie patrząc na czasem mój polski, no to wcale się wam nie dziwię, że myślicie, że się pomyliłem. I Magneto. Magneto. Jego dublingu. Tym dublingiem. Wracając, mimo tego, że mam w Wiedźminie jakieś 1600 godzin i w Cyberpunku jakieś 500 i słyszałem tę muzyczkę, którą wam zaraz pokażę jakieś 1000 razy w tym Night City, to jakoś nigdy nie schumałem tego nawiązania do Wiedźmina 3. Konkretnie tutaj chodzi mi o ten utwór. Jeżeli nie wiecie, co to za muzyczka z Wiedźmina, to spoko, bo wcale nie była to muzyczka z Wiedźmina. Strollowałem was. Teraz wam puszczę gitarową wersję jednego z utworów, jaki możemy znaleźć w Wiedźminie 3. Jest to konkretnie utwór The Beast of Buckler, który możemy znaleźć również w Wiedźminie 3, oczywiście grany na innych instrumentach. Wersję cyberpunkową tego utworu możemy usłyszeć naprawdę sporo razy, bo praktycznie gra go każdy w mieście, kto ma gitarę. Tak naprawdę wystarczy chwilę poczekać. A trochę generalnie tych osób z tą gitarą w Night City jest, więc nie ciężko natknąć się na ten utwór, ja słyszałem go wielokrotnie. Między innymi gra go jeszcze Scooter w zakończeniu Aldehaldos, jeżeli uratujemy go w ukrytej misji, po pierwsze nie szkodzić. Misje te znajdziecie w odcinku 3, ostatnie ukryte misje z Cyberpunka 2077. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to możecie sobie sprawdzić, prawy górny róg. A jeżeli nie ma tam Scootera, to i tak będzie tam jakiś randomowy NPC w obozie, który właśnie będzie grał nam ten utwór.
No generalnie, tak jak mówiłem, każdy kto ma gitarę, na końcu zagra nam The Beast of Buckler 3. Jedno z moich ulubionych zakończeń Cyberpunka to zakończenie Rogue. Z jakiegoś powodu niektórzy oglądają ciekawostki z gry jeszcze przed zagraniem w takową grę lub przed ukończeniem tej gry, więc nie będę wam spoilerować, ale myślę, że generalnie dobrze by było wpierw ukończyć grę, a później dopiero oglądać ciekawostki, bo nie każdy ostrzega o spoilerach. Z drugiej strony w sumie może takie właśnie ciekawostki i smaczki zachęcają ludzi do zagrania w ową grę i dopiero wtedy grają. Sam nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, czy często oglądacie jakieś ciekawostki z gier jeszcze przed zagraniem w ogóle w daną grę, lub jeszcze przed ukończeniem danej gry. Ja w sumie tak robię. W każdym razie, pewnie większość osób wie, o co chodzi w tym zakończeniu. No i w tym zakończeniu na pewnym etapie będziemy mieli do wyboru dwie opcje. Pomóc Waylandowi lub zostawić go na pastwę losu. Jeżeli zdecydujemy się mu pomóc, na drodze prowadzącej do niego będziemy mogli natknąć się na bardzo ciekawy przedmiot. Mówiąc precyzyjniej, łopatę klucznika. Opis tej broni brzmi niby zwykła łopata, ale jakby z innego wymiaru. Jest to oczywiście łopata klucznika z gry Wiedźmin 3. Ową łopatę podnieść możemy w Wiedźminie 3 po pokonaniu klucznika i ten cały klucznik w Wiedźminie 3 właśnie został przyzwany z innego wymiaru. 4. Klucznik to jeden z ciekawszych potworów w dodatku Serca z Kamienia, ale gdybym miał określić jeszcze ciekawszego stworka, powiedziałbym, że jest to Jaskier. Kocham tę postać. Chociaż zazwyczaj psuje on wszystkie plany Geralta, jest pierdołowaty, jest bajkopisarzem i jest zupełnym przeciwieństwem Geralta. Potrafi rzeczywiście pomóc, jeżeli taka pomoc Geraltowi jest potrzebna. Przypomina on też mnie z prawdziwego życia, więc pewnie dlatego lubię tę postać. W polskiej wersji Jaskier nazywany jest Jaskrem, w angielskiej wersji Jaskier znany jest pod troszeczkę innym imieniem, to znaczy Dandelion. Dandelion! I to właśnie bar pod taką nazwą, czyli Dandelion Cocktails, możemy znaleźć w Cyberpunku. Nie jest to taki bar oznaczony na mapie, w którym to możemy sobie kupić jakieś drinki, no i w sumie nic tam nie ma. Niemniej jednak ciekawe nawiązanie do Wiedźmina i jednej z moich ulubionych postaci. 5. A teraz czas cofnąć się do kolejnej ukrytej misji. Tym razem o nazwie Ukryta Prawda. Ja osobiście zawsze bardziej lubiłem Dlaczego Ja. Dlaczego Ja to jest klasyczek. W misji Ukryta Prawda za zadanie mamy zakraść się na spotkanie technonekromantów z Alpha Centauri, które odbywa się z wampirami. I to zadanie aktywuje nam się, jeżeli wysłuchamy wszystkich teorii spiskowych proroka Garego. Nadeszła ta chwila. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Mały krok dla Wi, lecz wielki skok dla ludzkości. To jak, zakładamy się, kto przyjdzie? Reptilianie czy technonekromanci? Hiszpańska inkwizycja. Nie spodziewałem się tej odpowiedzi. O misji więcej nie będę się rozwodzić, bo znajdziecie ją w tym samym odcinku, czyli w trzech ostatnich ukrytych misjach z Cyberpunka 2077, a zresztą to nie misja nas interesuje, a graffiti na ścianie, które podczas tej misji jest widoczne, a które mówi Cyrilla Cintra Rules, które można luźno przetłumaczyć jako Cyrilla z Cintry rządzi. 6. Na Cyrillę, jak i Dextera Deshawna, czyli bohatera szóstej ciekawostki, mogliście zagłosować w moim turnieju na najlepszą postać zarówno z Wiedźmina 3, jak i Cyberpunka 2077. Robiąc te turnieje zauważyłem jedną... O, ugryzłem się w język. God damn it. Robiąc te turnieje zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że ludzie nie umieją docenić złych charakterów. Nie mówię, że wszyscy, ale większość ludzi, którzy nie za bardzo interesują się kinematografią, czy nie zagłębiają się jakoś bardzo w scenariusze gier, zdają się myśleć, że najlepsza postać z gry czy filmu musi być postacią dobrą, bo w końcu to ona nam pomaga. Tyle, że bez dobrego, złego charakteru w grach czy filmach nie byłoby też dobrego charakteru, o czym większość ludzi zdaje się zapominać. A nie ma. Czerniejszej postaci w grze Cyberpunk niż sam Dexter Deshawn. Przenośni i dosłownie, bo jest on czarnoskóry. Deshawn. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, nie? Jest to też jeden z tych gości, od którego zaczyna się rzeczywiście cała fabuła w grze Cyberpunk i ciekawy szczegół będziemy mogli znaleźć na jego butach. Jest to mało widoczne, ale jeżeli się przyjrzymy temu żółtemu czemuś, zauważyć będziemy mogli, że jest to złoty medalion szkoły Wilka. Myślę, że nie tak zachowywaliby się wychowankowie właśnie tej szkoły w Wiedźminie 7. Dexter Deshawn to też jeden z najbardziej poważanych fikserów w całym Night City. Jak to powiedział Jackie, czarny Chrystus Afterlife. Do pewnego momentu.
Nigdy nie pomijaj Fixera, to jedno z żelaznych zasad nie tylko samego Afterlife, ale generalnie całego miasta. Fixerzy to jedni z najbardziej wpływowych ludzi i generalnie zdecydowanie nie warto z nimi zadzierać. O tej zasadzie zdecydowanie jednak zapomniał ten człowiek, który właśnie w klubie Afterlife proponuje nam, abyśmy pominęli Fixera i wykonali dla niego zadanie bezpośrednio. Ten człowiek to Dennis Cranmer. A w uniwersum Wiedźmina również możemy spotkać postać o takim samym imieniu i nazwisku, czyli Dennis Cranmer. W Wiedźminie jest on krasnoludem, członkiem ochotniczego chówcu Mahakamskiego i przyjacielem Zoltana. 8. Jedno z ciekawszych nawiązań do Wiedźmina w Cyberpunku, o którym pewnie nie wiedzieliście, znajdziemy też w tym oto miejscu. Zaraz przy jednym z cyberpsycholi. Jednak mimo tego, że przecież walkę na tym moście z cyberpsycholem stoczyłem z 5 razy, bo kilka razy mi się Cyberpunka 2077 zdarzyło przejść, nie będę ukrywać. Nigdy nie zauważyłem tego nawiązania do Wiedźmina, bo by dostać się do notatki topielca, która jest easter eggiem, trzeba z tego mostu zeskoczyć na taką tratwę, czy nie wiem jak to nazwać, na takie stanowisko na wodzie. Jeżeli to zrobimy, będziemy mogli znaleźć tam ciekawą notatkę topielca, którą wam teraz przeczyta lektor. Chyba. Albo ja, nie? Ktoś będzie czytał. Byłem tak blisko. Tysiące skrytek i schowków, wszystkie oznaczone nieczytelnymi znakami zapytania. Skarby przemytników. Ale w środku zawsze było to samo. Połamane grabie, wędki i liny. A więc to gra. Okrutna, szalona gra. Jeden skarb, tysiące fałszywych skrzyń, jeden as, cała talia blotek, królowa schowana wśród roju trutniów. Przysiągłem sobie, że go znajdę, choćbym miał umrzeć. Tysiące skrzyń już za mną, została ostatnia. Ale opadam z sił. Nie dam dalej rady. Ta obsesja zniszczyła zarówno mój umysł, jak i ciało. Jedyne, co zostało, to gorzkie łzy frustracji. Jeśli znalazłeś mój list, dokonaj moje dzieło. Odszukaj skarb przemytników. Został ostatni znak zapytania. Pod najbardziej wysuniętym na południe filarem wiaduktu obwodnicy Night City, przecinającej kanał między Haywood a Pacyfiką. Błagam, dokończ to, co ja zacząłem. Oczywiście cała ta drzazga to nawiązanie do Wiedźmina i charakterystycznych znaków zapytania, które są rozsiane po całej mapie w Wiedźminie 3. Nie wiem ile jest tych miejsc ze znakami zapytania, ale jest to naprawdę ogromna ilość. A konkretnie jest to nawiązanie do kontraband przemytników, jakie pod takimi znakami zapytania w Wiedźminie 3, na Skellige konkretnie, możemy znaleźć. A w których to często znaleźć możemy oprócz zbroi, naprawdę badziewne itemy. Jeżeli udamy się w Cyberpunku według instrukcji z notatki pod najbardziej wysunięty filar na południe, znajdziemy kontrabandę, a właściwie ostatni znak zapytania, a w niej m.in. misę rytualną, płytę winylową, wachlarz, krótkofalówkę czy łyżkę do opon, czyli faktycznie syf. Nie dziwię się, że ten gościu zwariował, jak musiał nurkować w tej syfiastej wodzie, tylko po to, by wyłowić jakieś grabie. No i oczywiście ten styl kontrabandy, który możemy znaleźć w Cyberpunku, przypomina te, które możemy znaleźć właśnie na Skellige w Wiedźminie 3. 9. Skippy to jedna z ciekawszych, jak nie najciekawsza broń, jaką możemy znaleźć w Cyberpunku. Nie jest ją jakoś ciężko znaleźć, bo wystarczy udać się w odpowiednie miejsce i ją po prostu podnieść. I nie jest też ją łatwo znaleźć, bo trzeba wiedzieć, gdzie to miejsce się znajduje. Pewnie wszyscy wiedzą, kim jest Skippy i co robi, ale dla nowych żab w uniwersum Cyberpunka szybkie streszczenie. Skippy to autonomiczna broń AI, która namierza ci przeciwnika i często przy tym po prostu cię troluje. Opowiada ciekawostki i w trakcie walki rzuca jakimiś kretyńskimi komentarzami. To taki AI jaskier wersja Cyberpunk. I jedna z wypowiadanych prowokacji właśnie przez tego Skippy'ego brzmi tak. Coś tu prowokacja. I jest to bezpośrednio jedno ze zdań, które również Geralt z Rivii wypowiada w trakcie walki w Wiedźminie 3. I co, paskudo? 10. A skoro mówimy już o broni, w grze Cyberpunk możemy natknąć się na ciekawy miecz, który znaleźć możemy również w Wiedźminie. Black Unicorn, bo to o nim jest mowa, to miecz, który możemy znaleźć zarówno w Cyberpunku, jak i w Wiedźminie 2 i w Wiedźminie 3. W Cyberpunku jest to bardziej katana niż miecz. Ale w tej grze możemy znaleźć też miecz rodem wyjęty z Wiedźmina. I tym razem jest to rzeczywiście miecz, taki średniowieczny i nazywa się Gwynblade, czyli w starszej mowie Biały Wilk. Ma też opis Mój błysk przebije ciemność, moja jasność mrok rozproszy, czyli dokładnie to, co napisane miała Ciri na mieczu wykonanym przez Geralta w zakończeniu, w którym zostaje Wiedźminką. Dubhen hern am gladal morham fean esin.
Mój błysk przebije ciemności, moja jasność mroki rozproszy. Ale chyba wszystkie miecze srebrne mają taki opis na sobie, co do tego nie jestem pewny. Wiem też, że zdanie mój błysk przebije ciemność, moja jasność mrok rozproszy znajdziemy w książce Sezon Burz autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, jednak nie pamiętam dokładnie kontekstu wypowiadanego zdania, także nic wam więcej nie mogę powiedzieć. To były bronie białe, a nie tylko takie możemy znaleźć w cyberpunku, które są nawiązaniem do Wiedźmina 3, bo również znaleźć możemy tam pistolet Pożoga, który ma na sobie wiedźmińskie oznaczenia. Gwint to chyba też jako tako Wiedźmin, więc koszulkę Gwinta też możemy tam znaleźć. A skoro lecimy już z ubraniami, w cyberpunku znajdziemy też t-shirt Szkoły Wilka, kurtkę Szkoły Wilka, która mam wrażenie przypomina ten charakterystyczny armor właśnie Szkoły Wilka z Wiedźmina 3 oraz kurtkę Dzikiego Gonu. 17. Te wszystkie rzeczy odebrać możemy w naszym podstawowym pierwszym mieszkaniu. Właściwie to mogliśmy, bo po prostu część jest za przedpremierowy zakup gry. Część nadal możemy uzyskać, jeżeli mamy Wiedźmina albo połączymy konto z Gogiem. A skoro jesteśmy już w naszym apartamencie, w nim możemy też znaleźć takiego trolla, który jest nawiązaniem do troli z Wiedźmina 3 generalnie, a będąc bardziej szczegółowym, do trolla o imieniu Sklep z Gwinta i z gry Wojna Krwi Wiedźmińskie Opowieści. 18. Jedno z naszych pierwszych zadań zaraz po rozpoczęciu gry jako Street Kid jest uratować Pepe przed... Oj, biedny Pepe. Przed długami, które zaciągnął u Kirka. Żeby ten dług Pepe anulować, musimy ukraść samochód Rayfield Ironite, czyli jedno z najdroższych aut w grze. Ironite to nie tylko jednak samochód w cyberpunku, ale również miecz, jaki możemy znaleźć w Wiedźminie 1, w Wiedźminie 2, ale również w Wiedźminie 3. Zarówno w Wiedźminie 1, jak i w Wiedźminie 3 otrzymujemy ten miecz od Pani Jeziora. W Wiedźminie 2 możemy go użyć, jeżeli przeniesiemy zapis z Wiedźmina 1 do Wiedźmina 2 i otrzymaliśmy w Wiedźminie 1 ten miecz. A ponadto w cyberpunku, kiedy rozmawiamy z Kirkiem, ten na pewnym etapie podaje nam gazetę prezentującą właśnie ten samochód, a w której to przeczytać możemy. Take this sword as a sign of my favor. Once a blade of a great warrior, it lays in the depth for ages, awaiting your arrival. I są to bezpośrednie słowa z Wiedźmina 1, które wypowiada Pani Jeziora, kiedy daje nam właśnie owy miecz. O czym wiecie, jeżeli oglądaliście giga serię z Wiedźmina 1 na moim kanale. Polecam. Take this sword as a sign of my favor. Once the blade of a great warrior, it lay in the depths for ages. 19. Moją starą serię z Wiedźmina 3 na kanale również możecie znaleźć. A jeżeli ją oglądaliście, to pewnie nieraz spotkaliście takiego kota. I nazywa się on Nibbles, tak samo jak kot Nibbles z Cyberpunka 2077. Kot Nibbles w Cyberpunku to jeden ze zwierzaków, zaraz koło iguany, jakie możemy mieć w mieszkaniu. Nie będę się jakoś długo nad nimi rozwodzić, bo jak zdobyć tego kota czy iguanę pokazałem wam w odcinku z ukrytymi ciekawostkami i tajemnicami z gry Cyberpunk 2077, który znajdziecie w prawym górnym rogu. I dokładnie tego kota możemy znaleźć w Wiedźminie 3, tak jak już zresztą powiedziałem. Spotykamy go praktycznie przez całą grę w Wiedźminie 3. Bacznie nas obserwuje i raz na jakiś czas, nieważne gdzie nie jesteśmy, pojawia się na ekranie jakiejś scenki filmowej czy przechodzi koło nas. W przeciwieństwie do każdego innego kota w Wiedźminie, ten akurat nie reaguje agresywnie na Geralta, co robią wszystkie inne koty w wiedźmińskim uniwersum. 20. Podejrzenie cyberpsychozy Seaside Cafe to jedno z zadań, w którym walczymy z cyberpsycholem. Ta cyberpsycholka jest jednak dość wyjątkowa, o czym możemy się przekonać, jeżeli ją pokonamy i podniesiemy z niej pewną wiadomość. Droga siostrzyczko, oto nadchodzi czas zemsty i białego światła, czas zimnego chromu i czas pogardy. Gdy obudzisz się w zimnym świecie jarzeniówek, przypomnij sobie, jak upokorzyłaś mnie na moim ślubie. Jak stałam się pośmiewiskiem całego Night City dzięki twojemu prankowi z Mr. Studem. Jest to oczywiście nawiązanie do legendarnej przepowiedli Itliny o białym zimnie ze świata Wiedźmina. Zaprawdę, powiadam wam, oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła, czas szaleństwa i czas pogardy, Ted Deireat, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się wraz z nowym słońcem. A!
21. A skoro zbliżamy się już do końca dzisiejszego odcinka, czas chyba na najbardziej oczywiste nawiązanie do Wiedźmina w Cyberpunku 2077, czyli Roach Race, wyścig płotki. W grze Cyberpunk właśnie możemy znaleźć taką grę, jak Roach Race, w którą możemy sobie zagrać na automacie. Jest to oczywiście nawiązanie do Wiedźmina 3, Geralta i samej płotki. Sam wstępniak w tej grze to płotka na dachu domu, co jest nawiązaniem do licznych bugów, które płotka miała szczególnie na samym początku, kiedy Wiedźmin 3 wychodził. Ale w samej grze Roach Race znajdziemy też kilka ciekawych smaczków, które mogliście nie wyłapać. Jak m.in. bieg płotki po tym, jak zjemy w tej grze marchewkę, który jest nawiązaniem do tego, co się dzieje w Wiedźminie 3, często właśnie z płotką, jeżeli postanowimy zjechać po stromym wzgórzu. Ale też soundtrack, który leci w tej grze, to po prostu zremiksowany soundtrack z Wiedźmina 3. A w samej grze na pierwszym miejscu możemy znaleźć Zirael, czyli oczywiście jaskółkę i tak często właśnie nazywana była Ciri. Jeżeli wygramy i pokonamy w tej grze wszystkich, dostaniemy też ciekawy list, ale też ciekawe ubrania. Zacznijmy sobie od listu, który jest nawiązaniem do książki Andrzeja Sapkowskiego o tytule Ostatnie życzenie. Tym razem mam nadzieję, że życzenie napisałem dobrze. Ale za pierwsze miejsce w Roach Race dostaniemy również strój o nazwie Zaklinacz Płotek, który wygląda tak. Zdecydowanie na modelu damskim wygląda to lepiej. I nie są to też jedyne nawiązania, jakie znajdziemy do płotki, bo jeżeli dobrze się przyjrzymy, to nasza podstawowa fura w Cyberpunku, którą mamy na samym początku, ma naklejoną naklejkę właśnie płotki, w tej charakterystycznej pozie na dwóch łapach. Ale w tej grze możemy też znaleźć inne naklejki czy graffiti płotki. Też gościu o nazwie Płotkę z agentem Netwatchu. No i to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o płotkę. 22. A jeżeli w dodatku Phantom Liberty zadzwonimy pod ten numer, usłyszeć będziemy mogli piosenkę z Wiedźmina 3, o czym wam już kiedyś mówiłem, dlatego tak ekspresowo pokazuję wam tę ciekawostkę. Orzesz! I tym akcentem kończymy. Były to wszystkie, chyba, nawiązania w Cyberpunku 2077 do Wiedźmina, jakie w grze prawdopodobnie istnieją. Dajcie znać, czy czegoś nie pominąłem, może jeszcze na jakieś nawiązania trafiliście. Jeżeli tak, to dajcie znać mi na Discordzie, to bardzo ważne. Jest tam osobna kategoria ciekawostki, bo tak jak piszecie w komentarzach czy w wiadomościach, to strasznie łatwo mi te ciekawostki, te screeny i to wszystko po prostu pogubić. Swoją drogą zapraszam na ten Discord, jest to największy Discord o tematyce Wiedźmina i Cyberpunka w Polsce. I całkiem możliwe, że na całym świecie. Nie licząc oczywiście oficjalnych Discordów Wiedźmina i Cyberpunka. To jest dość dziwne w ogóle, ale... Sprawdźcie sobie ofertę na eneba.com, link znajdziecie w opisie, zostawcie suba, a my widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. Yo.